Witam, cześć, ja jestem Szyna, a to jest drugi odcinek z serii Evil West Gramy. Skończyliśmy ostatni odcinek sobie przed świątynią tutaj wampirów. I co? I wchodzimy sobie do środka. Czy nic więcej tutaj nie mamy do zrobienia? Without the sheep, the wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike with my new asset. We can control the change. Reclaim the Sanguisuge's rightful place at the top of the food chain. Control the change? Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davala, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. We had to try, Felicity Mikara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... force them to! O, czyżby to była pierwsza walka z bossem? O, ho, ho. Idź. Niebezpiecznie. Nie wiem, czym tutaj najlepiej właściwie w niego strzelać. A, dobra, już wiem. Na chwilkę się pojawia. Dobra, nie trafił. Coś tam mu zabieram tymi strzałami, ale... Muszę trochę tutaj rewolwerem. A, chciałeś mnie chwycić, kolego? Nie ma szans. Na razie dobrze, że mnie nie dotknął ani razu chociaż. Jest, trafiłem! Znowu! Było dobre teraz. Wow. Spokojnie. A, kurczaki. A na razie jeszcze nie trafił ani razu. Ale jeszcze nawet połowy życia mu nie zabrałem. Dobra.
O, czekaj. Za blisko też nie mogę być, widzę. O, koledzy jeszcze przyszli. To ładnie widzę. Stałem. On się teraz leczy, czy co w tym czasie? Dobra, oberwo. O. Dobra, no to trzeba tu spróbować jeszcze raz, kurczę, ale jak mnie normalnie raz mi przysoli, to już jest po mnie. Kurczę, nie dobra. Dobra. Ale chyba z tego co widzę, najlepiej jest właśnie pięścią go tutaj nawalać. To jest najlepszy tutaj strzał. O, dostał! Dobra, teraz. Teraz jak on to robi, to trzeba w niego tutaj ładować. Wydaje mi się, życie wtedy się pojawia. O! O, kurczaki! Już się pojawili, koledzy? Przed chwilą tak szybko się nie pojawiali. A muszę się tu, kurde, ich szybko pozbyć. Ładuj to! No czemu tego nie ładuje do końca? Szlak, ale obrywałem. Znowu się leczy. Ja pierdykam, ale obrywałem znowu. Dobra, jeden leży z drugim. Dawaj. Ładuj. Dobra, oberwał. Wow, kurczę, się na tym skupił. Dobra. Leży. No, powiem wam, że to nie jest, kurczę, za łatwe. Ła. Szybki unik. Dawaj, no. Dawaj, szybko. Dobra. Jeszcze trochę tu zostało. Wow, kurczę, nie chciał mi... Nie trafiasz, Wolego. Dobra, jeszcze życie mam do zebrania teraz. I on ma końcówkę już życia. Dobra. Może teraz? Nie, jeszcze nie. O ty. Dobra, oberwał. Lecimy. Mamy go. Eleganckie, szybko wykończenie. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? That is how you shape an explosion. Damn, we're late. Yeah, at least we won't be going back to the manor empty-handed. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow.
The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. No, to sobie pogadali, ale powiem wam, że jest troszeczkę jakby taki klimacik tego westernu trochę. Home sweet home. Nie ma jak w domu, czyli to jest jego chatka, jego ojca, tego założyciela chyba. Zobaczymy, czy tutaj strażnicy stoją. No a wracając do tego bosika przed chwilą, no kurczę, nie było tak łatwo ogólnie. Wcale, ale trzeba było wyczuć, kiedy co robi w miarę i trafiać przede wszystkim. I to wystarczy, ale to wygląda. Posiadłeś jak to posiadłeś, zawsze wielki wjazd i okrągły jakiś tutaj jakaś fontanna czy coś i wtedy dopiero chata. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mr. Rent here? At ease, boys. My father in his office? He is. No i dobrze, że jest. Dobra, mamy się udać tutaj, ale co? Pozwiedzamy sobie trochę, nie? A zobaczyć, co my tu mamy. O, mamy coś tutaj, cyk. Officially they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Fajne. Train fare here cost me an arm and a leg. O, mamy kolejne coś. Veil of secrets. Aby było warto. Long time no see, Mr. Super lat, panie Rentier. Na pewno coś tutaj jeszcze znajdziemy sobie ciekawego. O, tutaj proszę bardzo, już coś mamy. Jakaś książka. Akta i R. Dobra. To sobie trzeba przeczytać jakoś później. Podczas montażu pewnie. Mr. Rentier, you remember me? Gdzie ty jesteś? Kto mnie woła? Halo? Dobra, jeszcze tutaj coś mamy. From my first year cadet training. I'm the shortest one of the bunch. The very next year I grew like a weed. Had to buy all new pants. Fajne takie stare zdjęcia. Dobra, tutaj chyba już nic więcej nie ma. W drzwi nie mogę wejść. Tutaj może coś jeszcze? Nie, tutaj nawet nie mogę wejść tam za to. Dobra, tutaj też już nic nie ma. To co, idziemy do góry. O, tu jeszcze coś mamy. A, pieniążki, dobra, 105 dolców. I tu co, tutaj ten gość do nas coś mówił? Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. To dobrze, fajnie, zaraz się zorientujemy, o co chodzi. Dobra, tu jest zejście na dół. Tutaj wejść nie możemy, także chaos. Tam na drugą stronę? Nie, tam na drugą stronę też się da przejść. Dobra, to idziemy na dół. Tam gdzie musimy. Zebrane mamy rzeczy. Co tutaj trzeba? Dobra, tam. No ale co, jeszcze możemy wejść sobie na górę, nie? Tutaj chyba już nic więcej. No, tutaj już więcej nic nie widzę na razie. Dobra, ale już tutaj znowu coś mamy. Edgar and my father in the Civil War. Right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but the surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. O, proszę. Po wojnie secesyjnej.
się wycofał. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Heavy as hell. No proszę, co tu jest? Czerwona rękawica, 1883. To jest coś pewnie podobnego chyba co ja mam na ręce, albo nawet to samo. Where the hell you been? I thought you got bitten by some tick. Some of those fangy fellas were hiding out in Providence. That's why the president ordered the western border secured. Ale ci nie mają nic niezwykłego na sobie. Tak jak ja. Są zwykli jacyś ochroniarze. Dobra, wchodzimy. Sir. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know, he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. No, czyli fajny ojczulek taki, rozkazujący. Dobrze, teraz musimy teraz tam iść. Czyli tak, tędy byśmy poszli, tak. Witam. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? O, co my tu mamy? Kolejne jakieś... Aha, tutaj są... A tutaj są, tu jest nasze wyposażenie chyba, tak? Tutaj mamy chyba zakresy ruchów czy coś, czy co to jest? Czekaj. A my tutaj mamy modyfikacje po prostu chyba. 3950, a dlatego, po to są nasze pieniążki. Dobra, mamy 6400. To trochę nam, kurde, zabraknie tutaj. No. Dobra, to co my sobie tutaj zrobimy? Może kurczę, co my sobie tutaj zrobimy? A, takie coś jest fajne, że można go podbić i wtedy strzelać do niego. Dobra, weźmiemy sobie to, zobaczymy jak to będzie działać. Okay. A, czyli tutaj u tego ziomka chyba będzie można sobie właśnie ulepszać i kupować różne rzeczy. Dobra, zakres ruchów mamy sobie sprawdzony. Co my tutaj mamy? Jeszcze wiedza. 03, pierwsza iskra. Aha, okej. Okay. Tutaj mamy co? 0 dolce. Mamy 1 na 12. 6 na 9. Okej. Okay. Tego mamy 6 na 9. Tu mamy zablokowane, tutaj jednego nie zdobyliśmy, tutaj też jednego. Pierwsza iskra też jednego. Tutaj kurcze są. O, gdzie ty idziesz, wariacie? Jeszcze raz, czekaj, chcę to zobaczyć jeszcze raz. A, bo tu są te wszystkie po prostu. Dobra, tu jeszcze trochę tego jest. A, presji wśród kadetów. Okej. Okay. I 2, 3 nieznalezione. Czyli jeszcze tutaj coś kurcze jest. Tylko nie wiadomo czy nie na... Nie wiadomo czy nie na dworzu. A, dobra, drzwi się otworzyły tutaj.
Także tu pewnie coś będzie. No już jest, widzę coś. A, także tu jeszcze nie koniec. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philemon Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes, he wasn't too happy about it. Nie jest zachwycony. No chyba nie był, zachwycony. Dobra, tutaj nic. Tutaj nic. Dobra, wchodzimy tu. Zobaczymy, co tutaj będzie. Welcome home, Mr. Red Deer, sir. Gentlemen, gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrell. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Rentier Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuja's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Tak, czułem, że tutaj nie będzie za kolorowo. Pstrykacza dostaliśmy. Dobra, zobaczymy, jak się go tutaj używa. Dobra, L1, ok. Dobra. A, ok, dobra, tu robimy to i to. Zobacz, zaraz sobie zobaczymy. A, to czyli się bronię i wtedy. Dobra, czyli tutaj paruję sobie tym. No, który następny? Dobra, czyli tak można ich tutaj ładnie rozkładać. Elegancko. Dobra, dostał. Idziemy dalej. Tutaj już nic nie ma. Przypadkiem? Nie, nigdzie nie mogę wejść. Dobra, idziemy na dół. No tak czułem, że tutaj nie będzie za kolorowo. Przyciągnięcie pstrykaczem. Dobra, tu i... Dobra, zaraz sobie to przetestujemy. Aha. Czekaj, moment, jak to się robiło, bo teraz normalnie jestem. Jestem. Aha, czyli to razem trzeba nacisnąć, czy co? A, okej, tu mam. Ogarniam, o co chodzi. Dobra, czyli to jest eleganckie. Rozwalony. Kolejni. Dobra. O kurczę, dostałem. Dobra. Koniec. Życie ogarnięte. Tutaj już nikogo nie ma.
Dobra, zużyłem sobie swoje życie. Tam leżało, ale to nic. Ale kurczę, zadyma się zrobiła. Ciekawe, czy ja tutaj czegoś nie mijam. Dobra, nieważne. Nawet mijam, to trudno. Nie ma teraz szansy, to trzeba uciekać stąd. Ja teraz jestem w ogóle w tym... jak to się nazywało? W tym samolocie? W tym szybowcu. Dobra, idziemy dalej. Hop. Mamy arenę. Czekaj, czy tu ktoś będzie nowy? Czyli mamy kogoś nowego. Dobra, zobaczymy, co on tutaj rzuca. Werwał. Dobra, już koniec po nim. Ej, ale tu jeszcze ktoś jest. Dobra, leży. Tam jeszcze u góry kolejny znowu jest. Mogę go ściągnąć z góry? Mogę, pewnie, że mogę. Dobra, trochę obrwałem. Znowu. A kurczę. Wow. Zaraz się, kurczę, tutaj wykoleję. Nie trafiacie. Leży. Dobra, jeszcze ktoś? Wow! Tam jest kolega. I tu kolejny. Dobra, leży. Chodź tu. Kolejny znowu tu mi. Aha. Trochę za szybko to zrobiłem. Te uniki, wszystko dobra. Ten tutaj będzie teraz rzucał. A muszę go się tutaj pozbyć. Leży. Tu kolejny. Chodź tu. Jeszcze kurczę obrwałem. Chodź tu. Leży następny. A kurczę, nie zdążyłem. Dobra, dostał. Leży kolejny. Dobra, tu jest następny. Leży. Dostał. Kolejny wyrwa tutaj bombki. Dobra, nie ma go. Leży. Dawaj tu kolejnego. Kurde, za daleko jest. Chodź tu. Dobra, tych można fajnie szybko rozwalać. Tym przyciągnięciem. No ładuj to. Dobra, nie żyje. Ilu ich tu jeszcze? No, koniec. No to naprawdę chwila nieuwagi i już jest. I już jest po mnie. Tam mogę wejść? Przeleję kurde tą kamerą. Dobra, chodzimy do góry. Uwaga, uwaga, bo się zarwie. Dobra. Tędy. Edgar, do you hear me? Couldn't have gotten far. Jess, thank Christ. Where's my father? Still kicking ass last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. No nie ma problemu, skoro tak mówisz. Hold on, pal.
You're gonna be fine. You okay, agent? Just hold on. Trochę tutaj obrywali. Kolejne pieniążki. 383 teraz dolce. Także ile już mamy? 3480. Coś tutaj można. Za 2650 można sobie tutaj Winchestera ulepszyć. No, ale jeszcze możemy zawsze to. Mam na 8, na 4. My mamy drugi poziomek. Tu dopiero na 4 będziemy mieli kolejne ulepszenie. Tutaj na 6, na 8, na 11. No i dobra. A, jeszcze mamy jedno zablokowane. Także jeszcze będzie można. Dobra, mamy kolejne 88. Pomoc nawigacyjna. A, szukaj tropów. No, tutaj mamy kabel. Czy przekaźniki? No, tędy szedłem, nie? Cały czas kablem. A, proszę bardzo. Takie coś to jest. No i mamy. I co tam się otwiera, tak? Dobra, jesteśmy. I kolejna walka, co? O, następne, kurczę, jeszcze następne combo. Co my tu mamy? A, z doskokiem. By doskoczyć. Aha, czyli to mamy do przodu. Dobra, tutaj, kurczę, kombosów trochę jest. No, tego, kurde, przyciągnąłem, ale oberwałem teraz. No właśnie. Kurczę, ginę raz za razem normalnie. Dobra, jeszcze raz sobie spróbujemy. Dostał. Gdzie jest kolejny? Strzelaj! Za blisko. Za daleko. Zależy. I kolejny rozwalony. A, tam jesteś. Chodź tu do mnie. Dobra, oberwali troszkę. Dawaj! Chodź tu. Leży. Chodź tu też do mnie. Dobra, rozwalony. Wszyscy? Chyba wszyscy. A tutaj była ta prezentacja, tak? Nie, tu nie była prezentacja. Nie, tutaj coś innego jest. Czaki, co my tu mamy? Jakieś trofea, jakieś twarze, co tu jest? Są wampiry wszystkie? Chyba tak. Shut your ugly traps. Dobra, tu mamy kolejne sianko. Tutaj też coś mamy. Zaraz zobaczymy. Joseph Warren and great-grandfather Dick. To find the Tick headquarters, he let the Brits take him captive. Would have loved to have seen the surprise on their faces when he incinerated those Tick nests and saved their royal asses. No. Tutaj już więcej nic nie ma. Dobra, idziemy wtedy na prawo. I chyba właśnie tam mam się udać. Tutaj już... Tutaj do góry nie mogę iść, dobra. Czyli... Muszę iść tutaj, ok? Najpierw pójdziemy sobie zebrać tutaj sianko, czy co to jest? Tak, 128 dolców. Nic nie ma, tu nic nie ma. Kurde, duża ta posiadłość tu jest.
Myślałem, że to takie, taki mały, zwykły dom. A tu proszę. Trzeba to wysadzić, no dobry plan. Tutaj coś jest? Nie, tu nic nie ma. Dobra. A, okej. Okay. Tak sobie właśnie myślałem, czy w to nie strzelić, czy to jest kolejna wajcha do przestawienia, że jak tam dojdę, to dopiero będzie można. Ale dobra, to nie, to trzeba to nawalać. Dobra. Wow! Normalnie jeden nie żyje. Drugi też. Trzeci też. Was tu też, następny. Kurde, ile was tu jeszcze jest? Wow! Chodź tu. Dobra, trochę tutaj rewolwerikiem trzeba. Leży. Jeden. Drugi. Na to za mnie tu strzelać. No, muszę ich po prostu szybko tutaj ogarnąć. Strasznie ogólnie dużo ich, nie? Dobra, leży. Kolejny. Chodź tu. Zaraz mnie tutaj normalnie wysadzi. Dobra, leży. No dobra, to chyba ostatni, co? Nowy cel. No kurczę, nie mogę stąd uciec. Ucieknij, no bym chciał. Ach, tu jest przecież, przejście się otworzyło. Cyk. Do góry. I cyk, następny. Gdzie jest ojciec? Znajdź Williama Rentiera, dobra. Co my tu mamy? 68... 86, co ja gadam. Dolców, dobra, tu będzie kolejna walka chyba. O, tu taki przyjemniaczek widzę jakiś. Dobra, trochę oberwał. Coś mi się wydaje, że... Dobra, leży. O, kurczaki! Dobra, i cyk, i wykończony. Nara, rozerwany. Nowy poziom trzeci. 2000 dostaliśmy za to. Za nowy poziom i odblokowane umiejętności kolejne. Dobra, ale to po tym chyba, co? Na razie. No, jestem z powrotem, troszkę gra się zalagowała, musiałem zrestartować wszystko, ale już jesteśmy z powrotem i wchodzimy znowu. Może za dużo było po prostu na ekranie pokazane. Już będziemy po walce, czy jeszcze znowu od nowa? Jeszcze raz jednak. Oberwan. Dobra. Tu kolega dostał. No chodź. Dobra, jeden. Oberwan. Wow! Chodź tu. Rozerwiemy cię na pół. O, i na tym właśnie tutaj gra mi się zlagowała. Zobaczymy, co tutaj
teraz nam wyskoczy. A, musimy po prostu umiejętności tutaj zobaczyć sobie. Trzęsienie ziemi. Dwa naraz trzeba nacisnąć, ale to by trzeba było sobie zrobić, tak? Z tego co widzę. Ale to są w ogóle... Nie wiem, czy one kosztują te umiejętności, czy to po prostu odblokowuje się samo. Ale nie widzę, żeby tutaj było. To jest po prostu, żeby włączyć. No, tak to chyba wygląda. Tu jest od poziomu, mi się wydaje. Tu mamy siódmy, siódmy. Dziesiąty, dziesiąty, czternasty. Dobra, i jeszcze coś tu mamy na dole. Dobra, trzaśnięcie, trzeba będzie tego spróbować. Aha, jak się naładuje akumulator cały. Wtedy można to zrobić. Okej. Okay. O kurczę, ale dałem się teraz. Dałem się teraz, żeby oberwać. Dobra, nie trafiasz. A, to zaskakuje pierwszy. Nie trafiasz, kolego. Jestem przy tobie. Kurczę, to trochę trzeba tutaj tłuc, żeby się naładowały te akumulatory. Te bateryjki, ale dobra, mamy załatwione. To możemy sobie zrobić. 3950 i to sobie zrobiłem, nie? Chyba. Tu są te zalety, tu są, tu jest wiedza i ulepszenia. Tu mamy 2650. Aha, darmowy strzał, czyli po prostu dodatkowy celny strzał w punkt. Wrażliwy przeciwnika odnawia jeden nabój. To jest dobre. To jest dobre. To możemy sobie zrobić. Jeszcze 3200 nam zostało. Ale na to nam nie styknie. Jeszcze trochę nam brakuje. Ale to za chwilę powinniśmy sobie chyba już zdobyć, nie? Dobra, życie, wszystko mamy full. Idziemy. Podniesiona bateria. Dobra. O, tutaj coś mamy. Okej. Okay. A, bateryjka i nam się teraz podładowała dosyć mocno. A tu jeszcze coś mamy. Rozwalamy i tu. Dobra, i zawsze pieniążki do następnych umiejęk. I tutaj mamy kolejnych wrogów. Dobra, chodźcie. Ty pierwszy. Ty idziesz na pierwszy ogień. Ty następny zaraz będziesz. Chodź tu. I ty lecisz w to. A, to ty znowu, kolego. Podejdź tu jeden z drugim. O kurczę, ile ich tu. Dobra, do góry. Rozwalamy. A, ten też chce chyba tam wlecieć w to. I kolejni. A, jeszcze ci tutaj. Wielkoludy. Tych małych by było fajnie się pozbyć. Dobra, dostał. Tych trochę poharatać. O, kurczaki, nie mam życia. Ten mnie tutaj, kurczę, najbardziej denerwuje. Z tymi kulkami. Dobra, leży. Ale obrywałem. Chodź tu. Muszę z sobą pogadać. Z bliska. Dobra, nie dostałem. Leży. Wow. O kurde, następny. Nie mogę go przyciągnąć i znowu dostałem. Ten zrzuca tu tymi kulkami. Nie mogę się obronić przed tym. Dobra, no to spróbujemy sobie jeszcze raz. Z tymi kulkami trzeba, kurczę, rozwalać szybko, bo oni normalnie tam robią najwięcej złych rzeczy. Leży kolejny. O, i mamy pierwsze trofeum. Wow, ale tych to ja nie chcę tu umierać. Dobra, berwał. Chodź. Chodź tu, kolego, bo kurczę, już umieram przez niego.
Już przyszli następni. Też. Tak tutaj trochę go poprądziłem. Wow! A muszę tutaj troszkę pouciekać chyba. Chodź tu. Czekamy. O, prawie mnie tu dorwał. Ty mi się tu pamiętasz pod nogami, mały glucie. Dobra, dostał. Znowu. Ajeju. Te z tymi kulkami, no mnie tu normalnie do szału doprowadzają. Dobra, leży jeden, ale ja też zaraz będę leżał. Dawać mi to życie tu. Chodź tu. O kurczę. Jest, życie dostałem. Chodź tu. Dobra, uciekam troszkę. Wow, chodź tu. Dobra, jeden rozerwany. I kolejny, kurczę. Dobra, tego tu wykończę. Wow, 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 gdzie oni są? Trafiasz. Dobra, leży. Jeszcze ktoś? Dobra, chyba koniec. Kurczę, dało się. No, ale nie jest to łatwe. Dobra, czyli co, do środka wchodzimy, czy gdzie teraz? Nie, chyba tutaj. O, tu jest dziura, ale ja i tak muszę przeskoczyć. Okej, okay. Słyszę strzały. Tam się dzieje coś niedobrego. Biuro ojca. Coś tu jest? Nie. Fuck is this? Get him out of here. I got this. Don't be cross with me, Father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. If you not do that, you fleshy toad! You nearly hit him. That old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop. Stop? We need to get the fuck out of here. We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico.
my wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. No i dostaliśmy kolejną pukaweczkę, obrzy, nentierów, dobra. Także kwadracikiem, by strzelać z tego. No pewnie jakoś dwustrzałówka będzie, albo nawet jeden strzał. A zaraz się przekonamy, jak to tutaj działa. Aha, okej. To ma co, tylko jeden strzał. Dobra, mamy tutaj teraz na próbę. A to jednak ta córka tego tam. Ej, chodź tu. Dobra, oberwali znowu. O kurczę, to jest takie dosyć potężne, ja widzę. Chodź tu. Ty jesteś najpotężniejszy tutaj, musisz dostać. Dobra, ja sobie trochę tutaj podbiegnę. O kurczę, nie trafiłem. Jeszcze oberwałem, ale jak? Od tego z góry gościa. Ja go tam nie widzę. Aha, tych kulek nie widziałem. Masakracja z tymi kulkami. Nie ma was. Tutaj szybko w miarę. Dobra, tutaj. Dobra, kolejny dostał. Leży. Wow! Kolego! Spokojnie. Leży. Dobra, dostał. Chodź tu. Na te kulki, kurczę, uważać, bo jest normalnie... Kurczę, trofeum... Wow, trofeum za trofeum mi tu leci. Przestań się tu wylizywać, chłopie. Chodź tu. Dobra, kolejny. O, koledzy. Dobra, trochę tutaj... Berwał. Berwał. Naciniem. Wow, wow, wow. A one w ogóle latają. O kurczę, nie mogę się wydostać stąd. One w ogóle latają za mną, te kulki? Chyba tak. One skręcają z tego, co widzę. Przestań mnie tu gonić. Aj kurczę, i teraz on chyba nawet nie dostawał. Dlatego tutaj załatwiamy. Co, jeszcze ktoś będzie? Jeszcze, kurczę, tyle życia ma chłop, normalnie. Z tego on nie dostanie. No nie mogę trafić! Kurczaki pieczone. A to jest ostatni chłop. Dobra, dostał. A, jeszcze. Następnie. Fajnie. Nie, to jest trochę za dużo. Leży. Dobra, to mamy kolejnego. Kolejny, kurczę, mamy obrzynek teraz. I co, panie i panowie? No to tutaj skończymy ten drugi odcinek. Cały czas się akcja dzieje. No ale jak mamy chwilę przerwy, to możemy to skończyć, ale jeszcze sobie zestrzelę tutaj tego ziomeczka. Bo będziemy o pieniążki, nie? No pewnie, że tak, 88. Dobra, no to co, dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku już podążymy do góry i dalej będziemy się tutaj bronić. A tymczasem się z wami żegnam, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. I do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie.